Dziś Wielkanoc 2018. Tradycyjnie już przed Wielkanocą, Wielki Czwartek, odcinek świąteczny i z każdym rokiem jest coraz gorzej. Nie przez to, że są święta oczywiście, tylko że jest to kolejny rok, kolejna taka sama okazja i właściwie co tu więcej nowego można na ten temat powiedzieć. Ze świętami są duże problemy, czy to z Bożym Narodzeniem, czy z Wielkanocą. Co można nowego powiedzieć? Jak jeszcze przed Bożym Narodzeniem różne dziwne rzeczy się dzieją, bowiem okres przedświąteczny przed Bożym Narodzeniem jest dużo dłuższy, więc różne też ciekawe pomysły się pojawiają. Przed Wielkanocą wydaje mi się, że tak nie jest, bo wszyscy patrzą, kiedy zima się skończy, jest ten śnieg, śnieżyce były teraz w lutym, w marcu jeszcze nawet. Więc rzeczywiście byli ludzie tym zajęci. Nagle później się okazuje, że tu 2 tygodnie zostały do świąt, no i trzeba rozpocząć przygotowania świąteczne. Jeszcze do tego dorzucono niedzielę bez handlu, że w niedzielę nie można zrobić zakupów, no i takie różne problemy się popojawiały. No, a tak to, no, tradycje są takie same, trzeba kupić jajka, trzeba poświęcić koszyk, trzeba udekorować dom i tak dalej, umyć okna tradycyjnie, Wielki Piątek, jak to już taka niepisana tradycja. No i oczywiście wszystkie sprawy kościelne, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, niedzielę i poniedziałek oczywiście. No i co roku jest właściwie to samo, tylko data, jako że to jest święto ruchome. Data się tylko zmienia, no i to jest jedyna chyba nowość w przypadku Wielkanocy. Tak więc dokładnie nie wiem, co mam więcej na ten temat powiedzieć. Jest Wielki Tydzień i już widać poruszenie. Jak tylko zaczyna się Wielki Tydzień, to znaczy minie Niedziela Palmowa, już widać większe poruszenie i w sklepach, bowiem wszyscy chcą wszystko kupić, zanim inni to wykupią, trzeba by było to tak powiedzieć. Sklepy oczywiście kuszą promocjami na wszelkiego rodzaju różne świąteczne dekoracje, no i oczywiście produkty. Zauważam, że z każdym rokiem coraz więcej jest takich produktów gotowych. To znaczy, dawniej było na przykład gotowe, nie wiem, ciasta. No to mnie w sumie nie dziwi, że można sobie kupić gotowe ciasto, sernik czy tak dalej. Ostatnio zauważam, że i gotowe mazurki można kupić, gotowe babki to w sumie też już od dawna są. I ostatnio zauważam, że takie potrawy nawet, potrawy świąteczne, gotowe na takich różnych pojemnikach, tylko do ogrzania mikrowali, więc coraz bardziej idzie postęp, że wystarczy 5-10 minut, czasami 30 minut, żeby ogrzać w piekarniku coś. Mamy tak zwane danie 5 minut, jak to dawniej reklamowano, takie zupki. I no nie trzeba się wiele wysilać. Czy jest to do końca takie dobre, to ja nie wiem. Rzeczywiście to przygotowywanie do świąt, w sensie zazwyczaj w gronie rodzinnym się przygotowuje jakieś potrawy. Dawniej pamiętam, na przykład ucierało się mak na makowiec, czy tam na sernik, na przykład serniki dawniej ucierano w takich glinianych misach, jak się to nazywało, makutra chyba, o właśnie. A teraz serek w wiaderku zmielony już 3-krotnie i nie trzeba w sumie nic wiele robić, a to właśnie była zabawa przy tych ciastach, żeby właśnie mielić ten ser, ucierać później go z żółtka, z cukrem i tak dalej. A teraz są roboty kuchenne i inne dziwne maszyny, które wszystko robią za nas. Oczywiście to jest fajnie, nie bolą ręce, bo ja pamiętam ucieranie, to po jakimś czasie to ręce już wysiadały, a masy coraz więcej było, bowiem najpierw było jajka z cukrem, ale później trzeba było dorzucić ser, trzeba było dorzucić inne składniki i z takiej sernik, nie wiem, 1,5 kg na przykład wychodził na taką dość dużą blachę, no to było co ucierać rzeczywiście. No a teraz wszystko robi za to mikser. Ale ten postęp cały zabija coś takie, nie wiem, takie właśnie to, że to się wszystko razem robiło i że to się robiło samemu i powiedziałam tymi swoimi rękami zrobiłem to i to. A teraz, no nie do końca można tak powiedzieć, jasne, trzeba to później udekorować i tak dalej, ale całą najcięższą robotę zrobiła za nas maszyna. Więc te gotowe produkty dla niektórych zabieganych to pewnie dobre rozwiązanie. Są one dobre, zapewne w nich jest pełno chemii. Miałem w sumie ochotę zrobić taki odcinek świąteczny. Skończyło się na samych jajkach czekoladowych, ale mogło równie to dobrze być różne gotowe dania, potrawy wielkanocne. Można było popróbować, sprawdzić przy okazji skład. Z
cóż też tam dodano do tego żurku w kartonie na przykład, który może stać pół roku, no to jest bardzo podejrzane, co też w tym tam jest. Albo na przykład sałatka, jak ostatnio widziałam na przykład sałatka z szynką, której naprawdę nie było żadnej szynki. Więc różne dziwne rzeczy można spotkać w sklepach, no i ci, tak jak już mówię, zabiegani ludzie, którzy naprawdę nie mają czasu, na pewno na to ktoś się skuszą. No bowiem to wszystko ładnie wygląda, trzeba przyznać, ładnie wygląda, jest ładnie zapakowane, do tego sklep okrasza to jeszcze czerwoną czy jakąś tam etykietką promocja, a promocja działa na ludzi jak płachta na byka, dlatego jest na czerwonym tle chyba. Chociaż dowiedziono, że byki nie widzą żadnych kolorów, więc ta płachta w sumie ich nie rozdrażnia. No ale klientów wręcz przeciwnie. Mimo, że nie rozdrażnia, ale powoduje to, ja to chcę mieć i ja to chcę kupić. A więc spodziewam się, że Wielki Piątek i Wielką Sobotę, gdzie sklepy wydłużają swoje godziny pracy, że prawdopodobnie, nie wiem na pewno, ale do 23 na pewno sklepy będą wtedy czynne, będą się działy kolejne dantejskie sceny, ale w sumie już do tego przywykłem, dlatego zakupy lepiej zrobić w Wielki Czwartek, tylko takie najpotrzebniejsze rzeczy, które się zepsują, czyli pieprzywo czy jakieś wędliny, lepiej kupić właśnie w sobotę bądź w Wielki Piątek. A tak inne rzeczy lepiej kupić wcześniej. Po pierwsze, wszystko jest spokojnie. Na przykład dziś byłem w sklepie, spokój, nie ma kolejek. Trzy kasy były na przykład czynne w supermarkecie. Kupiłem co chciałem, wyszedłem bez żadnej kolejki. A ludzie niech się pozabijają, jak to już mówię. Niech się pozabijają w piątek i w sobotę. I niech się przeskakują przez siebie i przykrzykują się, żeby coś kupić. Ja ewentualnie wpadnę po jakieś drobne zakupy. Tak by wyglądały zakupy. No i tradycje, które powoli upadają, w sensie robienia wszystkiego własnoręcznie. Dużo rzeczy kupujemy. Sam skusiłem się, dlatego oto zajączka, lata nie kupowałem żadnych zajęcy z czekolady. A jeszcze po tych Mikołajach, które testowałem przed Bożym Narodzeniem, to jakiś mam uraz do tych wyrobów czekoladowych, czy też czekoladowych, czekoladopodobnych, tak by trzeba było to powiedzieć. No, ale stwierdziłem, że skoro cena była dość wysoka, to podejrzewam, że jest to czekolada i że tym razem może nie nabili mnie w zająca, skoro nabijali mi już jajko i butelkę, tym razem mogli mnie nabić w zająca, ale wydaje mi się, że on nie jest właśnie z masy czekoladopodobnej, a po drugie będzie go bardzo szkoda, mi się wydaje, po świętach dopiero jeść. Powiem, zbyt ładnie wygląda, ale zawsze był z tym problem. Kiedyś mówiłem w którymś roku o baranku z cukru. Po prostu tak szkoda było go jeść czy zlizać, że w końcu osiadł kurzem i nikt już go nie chciał jeść, bowiem był tak brudny. Przeleżał po prostu z roku na rok, że tak zczarniał, że nadawał się tylko do wyrzucenia. Więc w tym roku stwierdziłem, że baranka z cukru nie kupuję. Mam takiego glinianego i w sumie mi to chyba wystarczy. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, ale w sumie naprawdę trudno jest coś sensownego co roku o tym samym święcie powiedzieć. Powiem, nic specjalnego się w tej kwestii nie dzieje. Chociaż oprócz tego wydaje mi się, że Wielkanoc to jest taka właśnie mniej rozreklamowana, tak mi się wydaje. Oczywiście w sklepach nie, ale tak gdzie indziej to nie ma takiego całego szału, nie ma jakichś specjalnych, dziwnych dekoracji, jasne, są ewentualnie palemki. Albo coś takie dziwne, chyba to jest kurczak, ale nie jestem pewien, bowiem co roku jest zrobiona taka rzeźba na jakichś warsztatach, pewnie przez dzieci, ale ta rzeźba z każdym rokiem jest coraz gorsza. W zeszłym roku wyglądała tak i już mi się wydawało, że była straszna, a w tym roku byłem sam świadkiem, gdy próbowałem sobie zrobić tym czymś zdjęcie, przechodziła matka z dziećmi i te dzieci naprawdę bały się tego kurczaka. Więc nie wiem, kto myślał o tym, ale jako, że palemki były piękne, ale to, no nie powiedziałbym, jest raczej straszne. A przecież to nie jest Halloween, tylko Wielkanoc. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych życzę Wam wszelkiej pomyślności, smacznego jajka i mokrego ślimbusa, dymbusa. A kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.